No więc miniaturza o napięciu i natężeniu skutecznym. Więc w jednym z poprzednich filmików opowiadałem, że jak sobie jest elektrownia atomowa, to ona raczej generuje prąd zmienny, czyli taki prąd, w którym non-stop napięcie, ale też natężenie i o nim może tutaj myślimy, zmienia się w czasie. Czyli on po pierwsze zmienia znak, więc jak coś próbujemy do tego podłączyć, to prawda, raz ten prąd płynie w tę stronę. A za chwilę płynie w stronę przeciwną i co chwilę jeszcze zmienia swoje natężenie. No i, i, i pytanie jest, jak policzyć moc takiego czegoś, czyli moc takiej elektrowni. No, odpowiedzią jest oczywiście, że y, liczy się to, co do tego koniec końców podłączymy, a dobrze wiecie, że podłączamy prąd stały, i to się dzieje zwykle tak, że przepuszczamy te nasze kable przez coś, co nazywamy prostownikiem. Prostownik. No, jak już z prostownika kabelki wychodzą, to to już jest prąd stały i płynący w jedną stronę tylko. Jak tu podłączymy żarówkę, to oczywiście będziemy mogli policzyć albo zobaczyć, jaka jest moc, czyli stosunek napięcia na żarówce razy natężenia prądu płynącego przez żarówkę. I to mniej więcej będzie nam mówiło, jaka jest moc z elektrowni pochodzącej. Innymi słowy, chcemy znaleźć jakąś taką odpo odpowiedniość, Ile mocy jesteśmy w stanie uzyskać z prądu zmiennego? Ja napiszę to w taki sposób: że moc prądu zmiennego ma być równa mocy, która jest już jakby zużywana w obwodzie prądu stałego, DC po prostu, czegoś takiego wymagamy. Więc, żeby to zrozumieć, to będziemy musieli wyprostować prąd, czyli sobie poopowiedzieć, jak działa mniej więcej tylko prostownik. Więc prostownik powinien zamienić właśnie prąd zmienny na prąd stały, czyli zrobić coś takiego, że z takiego wykresu chcielibyśmy uzyskać prąd o tym samym znaku i o stałej wielkości. Jak to zrobić? Najprostszym sposobem jest, y, użyć, y, jest użycie diody. Dioda to jest y, takie, takie narzędzie, które przepuszcza prąd tylko w jedną stronę. O tak, czyli gdybyście tu podłączyli kabelki i próbowali y, na przykład przepuścić prąd w tę stronę, to poleci bez problemu, a próbowali w tę stronę, to się spotka o z diodą i dalej polecieć. Prąd nie popłynie właściwie. Czyli tylko w jedną stronę przepuszcza, i w tym przypadku jest to ta strona zawsze zgodnie z tym trójkącikiem. No i Cała, cała sztuka polega na tym, żeby połączyć dużo takich diod ze sobą. Ja to postaram się przerysować, bo niestety nie jestem taki świetny z bycia inżynierem. Znaczy inżynierem jestem, ale innego typu. Tutaj, potem jeszcze tu. Potem jeszcze tu, zaraz się przekonamy, że to będzie działać. No i do tych końców możemy podłączyć właśnie tą żarówkę. Żarówka i drugi koniec żarówki chciałbym podłączyć do tego. A to, co, czyli może kwadratami, a prawda, z, na, z naszego źródła prądu zmiennego chciałbym się podłączyć, tu ominąć ten, ten, ten kabelek i dojść do tego. Dobra, teraz przekonajmy się, że prąd zawsze będzie płynął, powiedzmy, w tę stronę. Jak to zrobić? Więc, w przypadku, jeżeli ten generator prądu zmiennego puści nam tak, jak narysowałem, no to oczywiście tędy będzie płynął prąd, tu przejdzie, tu nie przejdzie, więc tędy będzie płynął. No, i, i, i fajnie, i koniec końców będzie płynął w dobrą stronę, i następnie wróci tędy. Nie będzie chciał wrócić tu, nie dlatego, że dioda jest źle ustawiona, ale dlatego, że tu by się spotkał dokładnie z takim samym prądem płynącym w przeciwną stronę, więc tego nie zrobi. Poleci tutaj, dojdzie do tej, do, do, tego, do tego skrzyżowania, i znów nie będzie chciał tędy płynąć, bo spotkał się z samym sobą, więc wróci do. Źródła, bardzo dobrze. A co by było, gdyby puścił w drugą stronę? Gdyby, gdyby akurat byśmy byli w takiej fazie, że prąd zmienny próbuje w drugą stronę przesyłać sygnał, no to idziemy tędy, przechodzimy przez most, czy przez ten tutaj dookoła. Znów nie idziemy tędy, tylko idziemy tędy. I wola, znowu prąd płynie w dobrą stronę przez żarówkę. Czyli w tym, w tym momencie zrobiliśmy coś takiego, że zamiast mieć wykres, Góra, dół, góra, dół, góra, dół. nadal mamy góra, dół, ale te części odbiliśmy na górę. I fajnie, to był pierwszy krok. Teraz mamy prąd, który jest prawie, prawie stały, przynajmniej zmienia się tylko jego wartość. No i to, co się, to, to czego tu jeszcze brakuje, to jakiś sposób magazynowania tej energii w tych momentach. Jak prąd jest zerowy i do tego służy na przykład kondensator, tutaj podłączony. I ten kondensator, to co będzie robił, to przerzucał te górki i zakopywał te dołki, czyli stąd będzie zabierał. O Boże, tego nie chciałem akurat usuwać. Narysuję to jeszcze raz, więc zamiast takiego wykresu, góra dół, góra dół, góra dół, góra dół, pozbyliśmy się tych fragmentów tutaj, odbiliśmy, a za pomocą kondensatora yy, zabieramy te górki. Innymi słowy, kiedy dużo prądu płynie, to go przechowujemy, a potem, kiedy nie płynie, to nasz kondensator oddaje prąd i koniec końców co to, co powinno powstać, to prąd o, stałej, o stałym natężeniu. No to teraz pomówmy sobie o tym skutecznym, o tych skutecznych rzeczach. Więc co to w ogóle znaczy? Znaczy to mniej więcej tyle, e, właśnie ten, na jakim poziomie się ustali ten prąd. Moim zdaniem, na poziomie i skuteczne, czyli to właśnie z niego jesteśmy w stanie policzyć, jaką moc uzyska żarówka. Więc. Róbmy to krok po kroku, Jak, jakby to matematycznie zrobić. Więc wyobraźmy sobie, że płynie ten prąd zmienny o natężeniu I w czasie. On robi góra-dół, góra-dół, góra-dół w związku z tym I równa się jakieś natężenie maksymalne razy, no powiedzmy, sinus omega T. Omega to jest 2 pi przez okres, co ile się zmienia. Czyli jakby tu płynie czas odtąd dotąd jest okres T. A to jest I max. I teraz tak. Pierwsze co robimy, czy to matematycznie, żeby dostać to natężenie skuteczne, to jest podnosimy do kwadratu. Czyli podniesienie do kwadratu daje nam taki wzorek, staram się to zrobić porządnie. No mniej więcej jest porządnie, nie, nie jest porządnie, tak tu. Uh -huh. tu, 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 tu i tu i tu, czyli to będzie wyglądało teraz już tak. To, ten, to wyrażenie do kwadratu, tu jest tym razem i max do kwadratu, a wzorek ma taką postać, że to jest i do kwadratu równa się i max do kwadratu sinus kwadrat omega t. Dobra, i co teraz się robi? Teraz mówimy, a weźmy sobie średnią, jak już wszystko jest na plusie, wcześniej jakbyśmy wzięli średnią, to by się zrobiło 0, a teraz jakbyśmy wzięli średnią, no to dostaniemy jakąś wartość tutaj. Więc dostanie takiej średniej, to, to, się, to się sprowadza do tego, że bierzemy średnią z i kwadrat, no to i max to jest stała, to zostaje, a średnia, liczymy w związku z tym tylko średnią z sinusa kwadrat. Średnia z sinusa kwadrat jest łatwa do policzenia, bo sinus kwadrat czegokolwiek plus cosinus kwadrat czegokolwiek zawsze się musi równać 1, więc jak weźmie, weźmiemy średnią po tam powiedzmy jednym okresie z obu stron, to będziemy mieli Średnią z sinusa kwadrat x plus średnia z kosinusa kwadrat x i to się równa 1, bo średnia z 1 to 1. No i oczywiście sinus i kosinus się tylko różnią przesunięciem w lewo w prawo, więc to jest de facto 2 razy średnia z sinusa kwadrat x równa się 1, czyli widzimy, że to się równa 1 druga. Czyli to jest i max kwadrat przez 2. No i ostatni krok, ponieważ tu wzięliśmy do kwadratu, to chcielibyśmy pierwiastek z obu stron i dostać coś, co nazywa się natężeniem skutecznym, e, czyli to jest właśnie pierwiastek z i kwadrat, ze, przepraszam, pierwiastek ze średniej i kwadrat, czyli z tego wzoru to jest i max przez pierwiastek z dwóch. Dokładnie analogiczne rzeczy robiąc, to też nazywamy natężeniem skutecznym, czyli po angielsku byśmy powiedzieli root min square, czyli root to jest właśnie pierwiastek min, czyli średnia A square to kwadrat. No i napięcie skuteczne dokładnie w ten sam sposób. Kwadracząc, biorąc średnią i pierwiastkując, dostalibyśmy U Max przez pierwiastek z dwóch, i w ten sposób możemy sobie no, no porównać moc wydzieloną przez AC i przez DC, czyli przez prąd zmienny i prąd stały, i wychodzi, że. Moc w prądzie zmiennym, czyli tej elektrowni, jest to równe natężeniu skutecznemu razy U skuteczne. I jak to się wstawi, to jest I max razy U max, czyli natężenie maksymalne, napięcie maksymalne przez pierwiastek z dwóch, pierwiastek z dwóch przez dwa. No bo mnożymy pierwiastek z dwóch przez siebie. I to nam mówi, ile mocy jesteśmy w stanie żarówki dostać, jeżeli użyjemy prostownika i założymy, że prostownik nie traci energii. I o to chodzi w tych skutecznych. Chodzi o to, ile de facto y, energii, mocy, czyli moc, energia, ile energii funkcji, czas, energii na jednostkę czasu jesteśmy w stanie uzyskać z prądu zmiennego. Dzięki, wielkie.